Witam serdecznie, przygotowałam dzisiaj dla Was test kultowego już podkładu Catrice Cosmetics HD Liquid Coverage Foundation. Podkładu przedstawiać Wam już nie trzeba, ponieważ podkład, jak tylko pojawi się na rynku, czyli około 2 miesięcy temu, na początku września, stał się totalnym hitem. Internety dosłownie za tym podkładem zwariowały. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak często mamy zapytania odnośnie tego podkładu, a jego po prostu nie było. Dystrybutorzy go nie mieli, ponieważ producent nie przygotował się na takie boom, na ten właśnie fluid, w związku z czym po prostu nie mieli wyprodukowanych takich ilości, aby sprostać po prostu popytowi na ten podkład, mówiąc najprościej. Zapraszam Was na test odcienia 010 Light Beige, to jest mój kolor jasny z domieszką delikatnego żółtego pigmentu. To, co charakteryzuje ten podkład, to jest przede wszystkim płynna formuła, która, jak widzicie, dozowana jest za pomocą pipety. Płynna formuła, tak jak już wspomniałam, dzięki której możemy naprawdę nałożyć taką ilość podkładu, jaką sobie wymarzyłyśmy. Bardzo dobre krycie, efekt matujący, second skin effect, czyli efekt drugiej skóry. Faktycznie podkład bardzo ładnie dostosowuje się do naszej cery. W zasadzie jest, powiedzmy, niezauważalny dzięki tej płynnej formule, ale to krycie jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ja jestem naprawdę pozytywnie tym podkładem zaskoczona. Jeśli chodzi o efekt matujący, ja wielkiego efektu matującego nie zauważyłam, natomiast wykończenie jego na twarzy jest faktycznie takie delikatne, pudrowe. Podkład po nałożeniu jest po prostu suchy. Niektóre osoby, wiem, że nie utrwalają go pudrem. Ja jednak jestem zwolennikiem utrwalania pudrem wszystkich podkładów czy też korektorów, bo po prostu one lepiej się utrzymują na skórze. Od koleżanki, która ma skerę tusą w kierunku domieszanej, wiem, że ten podkład utrzymuje się u niej 10-12 godzin. Zapraszam Was na test, jeśli chcecie zobaczyć, jak przedstawia się na skórze. Naprawdę bardzo ładnie kryje, także mam nadzieję, że to będzie dla Was wystarczająca zachęta. Bardzo długo, jakiś czas zwlekałam z testem tego podkładu, bo stwierdziłam, że jest jego mnóstwo w sieci, tego typu filmików, ale jednak skusiłam się. Mam nadzieję, że ten test Wam przypadnie do gustu. Odcieni mamy 4. 0,10 najjaśniejszy, tak jak wspomniałam, z delikatnym żółtym pigmentem, 0,20 dosyć jasny, z pigmentem zauważalnym różowym. Odcień 30 w ogóle nie był dostępny w Polsce, także nie wiem, czy go w ogóle dorwiecie. A 0,40 też bardzo ładny kolor, cieplejszy dla osób z taką średnią karnacją, bo dla śniadek niestety osób ten podkład nie jest przeznaczony. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, i koniecznie zapraszam Was na test. Jeśli chcecie coś więcej dowiedzieć się na temat tego podkładu, poczytać jego opinię, czy też moją też własną refleksję na temat tego fluidu, zapraszam Was na stronę ladymakeup.pl. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa!